Ach, kolejny dzień w pracy szefa. Witam moich... Witam. Odejdźcie stąd, ja tylko piłuję! Kolejka jest do ksero, panowie i pan! No właśnie, kolejka do ksero, ja byłem pierwszy, byłem tu pierwszy! Ejbi, chodź, porobimy inne rzeczy. Jak oni są zajęci głupotami, my pójdziemy tutaj. Musisz mi pomóc, bo ja tutaj muszę to ogarnąć. To jest głupi task, nie do... Co ja tu mam zrobić? Kolejne ksero... Nie jest łatwo te serwery. O nie, konferencja już się spotkała. Abongo, mów, co się wydarzyło, o co chodzi? Poczekajcie, to zacznę od początku. Najpierw z Robuchem dzwoniliśmy zaskarżyć się, że AB wyżywa się na pracowników. To nam to prawda. I potem poszliśmy sobie sprawdzić, jak w recepcie sobie radzi Legion, bo stał sobie i przyjmował naszych klientów. I co się dowiedziałeś? I oczywiście wyrąbany leżał na podłodze, więc no. I potem Dobra. Jednak stał i się nam chciałbym coś powiedzieć. Na pewno ja tak, z AB i z Gaborem zajmowaliśmy się sprawami serwerowymi, więc totalnie nie mogliśmy brać udziału. Soli, czy to prawda, że byłaś coś? Czy ktoś widział Soli? Była, albo ATM, albo Soli, albo... Dobra, no Soli mówi, że była. Zobaczyliśmy dane naszej firmy, Ej, ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Panie dyrektorze, Among Us znowu strał. I to jeszcze bez przerwy. Wiesz co? Mardlak? Mardlak, żeby tak żeby zwalać na innego, że ktoś strał? Właśnie. No, co? Zazdrosny jesteś? Ej, ustalmy coś. Ej, jakby nie patrzeć, srać nie wolno, ale konfident? Temu się tym... Co, panie dyrektorze? Legiona pobił na recepcję. Co? Panie dyrektorze, ja mam ważną informację. No? On nie srał, on podkładał bombę. Widziałem liczki z... Dobra, nie wiem, co tam do mnie mówisz, Krapek. Biorze, jest bomba! O, i wyrzucić. Bomba smak. Myk! No, nie będzie tutaj konfident nam w naszej firmie pracował. O, co to za tutaj wyjścia ewakuacyjne jest jakieś? Co to jest? A wiesz, co ci pokażę? Patrz, co tam się dzieje. War, sleepless, no, w sumie racja, dobry komunikat. Kurwa, co się dzieje? O, to podstępnicy. Jak mnie zabili, co nie? Akurat ten, kończyłem zadanie. No i łatwo z wami. Co? Że tak szybko? Co się wydarzyło? Ja tyle zapierdolę ludzi serwerów. Kolejny dzień w pracy. Ejbi, chodź, podyrektujemy się sztuką. Chodźcie się podyrektować sztuką. Patrzcie, jaki majestatyczny obraz. To jest sztuka. No to już go przecież podziwiali. Ale kurwa, codziennie trzeba podziwiać sztukę. Ty jesteś naszym szefem Among Us? Pierwszy chcesz, czy co? To jest sztuka, kurwa, podziwiaj to. Co? Podwyżkę Among Us, bo cię zastrzeli. Ej, Robuk też ma pistolet. Czemu macie pistolet? Sztuka, proszę jej nie obrażać. Dobra! No dawaj podwyżkę. Robuk, załatw tego skurwiela, on nie obraża sztukę. Bitwa! Zastrzelcie go! Kogo strzelaj w Among Us, albo Robuch, strzelaj w Among Us, on jest zdrajcą, zobacz! Oni mają oboje, No właśnie, mają oboje! Ej, to zamach na naszą firmę! O nie! Among Us, przejmujemy tą firmę, kogo mam zabić? Dokładnie. Dobra, jeszcze kserować! Spierdajmy stąd, dobra, ja też kseruję. Ja idę tak na firmę, idę kserować, co ja to się zrobi. Ej, ale powiem wam, że ta firma jest mega agresywna! No, dobra, zrobione! Po pierwsze, Mongo, nie miałeś taki agresywny, bo wymachujesz tą bronią, jakbyś ten. Jestem agresywny, no. Tak? Taka praca, no. Zapraszam na kawusie. No, nareszcie. Taka praca stresująca. Porządna kawa. Nie, praca stresująca i praca wymaga dużo skupienia, więc muszę być agresywny. Ej, a patrzcie na to! Fu, widzicie? Proszę nie skakać, kurde, po meblach. Jestem szefem, mogę robić, co mi się podoba. Jak będę chciał skakać po swoim biurku, to będę skakał. Zobaczcie na ten obraz, jaki... To niezgodne z jaki brzydki. O, jaki dobra, proszę tutaj film o to. Nie, brzydki obraz, to nie jest fajny obraz. To jest brzydki. No, ten to jest brzydki obraz, nie ma porównania z moim. Tamten to był piękny. Dobra, to chodźcie kogoś zapierdolimy, bo wy tak macie te pistolety i co? Może w serwerowni jest jakiś cwaniak, chodźcie zobaczymy. Dobra, ja muszę serwery ogarnąć, dajcie mi chwilę, serwery ogarnę i... Ej, a wy jesteś jako szeryfowie, czy jaką macie rolę? Wy jesteście
Witam serdecznie na naszym zebraniu. Znalazłem gdzieś tam koło recepcji martwego ATM-a. Ewidentnie się opierdalał. Tak, ewidentnie. Podobno nic nie robił. Ewidentnie się nie wyspał. W naszej firmie czwarta zasada mówi jasno. Śpij w domu, a nie w pracy. Dokładnie, śpij w domu. Albo śpij mniej, pracuj więcej. To jest piąta zasada. To tak, chciałbym ogłosić, że ja z Amongiem i Robuchem robiliśmy sobie luźną strzelaninę w serwerowni, więc nie, totalnie nie braliśmy udziału w tym incydencie, natomiast Mardlax! Mardlax! Mardlax tam też był, ale... No, Mardlax tak, dołączył do nas później. I taki cichy pracownik, nic nie mówił. Bo to jest introwertyk, no. Ej, B, czy ty znowu zatrudniłeś osobę niemówiącą? Nie, no właśnie, on wcześniej mówił, ale szósta zasada naszej firmy mówi jasno. Odzywasz się albo zostajesz zwolniony. Głosujesz na Mardlaxa. No niestety Mardlax, jesteś zbyt podejrzany. Potwierdziłem się w pracy, potwierdzone. Mardlax, powiem ci tak. Co mówisz, Mardlax? Na serwery zamiast tutaj robić, kurde. No. Skupiłbym się. Że tam coś robi. Dokładnie, myj przez okno. A, kolejny dzień w pracy. Dobra, no. Zajmuję tą spluwę, idź do roboty. Czekaj, szefie, musimy porozmawiać. O nie, bo to brzmi podejrzanie. Boję się klapka, on mnie osacza. O podwyżce. Osacza mnie. Potrzebuję podwyżki, szefie. O Boże, zabierzcie szefie, tego cwaniaka. Gdzie jesteście? Pomocy. Szefie, podwyżkę chcę. Pomocy, klapek chce mnie podwyżki. Nie, nie. Pomocy. Pomocy, ja się pytam, szefie, gdzie jest. Gdzie do chwila? Się opierdziela. Podwyżka. Dobra, co witam. No Klapek za mną lata i krzyczy, że chce podwyżki. Nie zgadzam się. Myślę, że Klapek co powinien dostać, to zwolnienie. Dokładnie. Jedyne co dostajesz w tej korporacji, to wypad. No siódma zasada tej korporacji mówi jasno. Podwyżek nie dajemy. Rozruszyłeś ten Klapek tym zachowaniem. Następnym razem zastanów się dalej. Tylko zająć się swoimi kurde. No, zajmij się swoimi sprawami. Dwa razy, zanim poprosisz o podwyżkę. Dokładnie. Już nie zdążę. Możesz się zapytać, bo już wypadłeś z pracy. O! No i łatwo. Ty, łatwo. A, kolejny dzień jako szef w korporacji dupa. Witam. Do roboty, kurwa! Co to za lenistwo? Myk! Pracować, wpisywać tutaj! Halo, myk! Ej, kto zagra w ping-ponga? Cicho, kto zagra w ping-ponga? AB, chodź tu! Wyzywam cię na pojedynek ping-pong. A ten, czy możesz kurwa zejść z tego jednego stołu? Ej! Chodźmy tutaj pracujemy. No. Zanieść tutaj kawusie. Dobra, zanieść kawusie. Dobra, AB, serwuj. Albo ja poserwuję. Nie, bo to są bęty, tylko Pong. Im pomoże. Tylko im pomoże. Nie mogę, zacięła się. A jak Pong. Ja tam byłem, jak byłem impo, to miałem 3 gratki. Pong. Bladi! Co znowu kurwa? Co to jest? Restricted? Restricted asset? Do not enter the vent. Nie mogę otworzyć. Do not enter the vent authorized personal only. No niestety, zamknięte jest widocznie. Perfekcyjny angielski. No a jak, co ty myślałeś, kurde? Co ty myślałeś? Dobra, AB, wygrałem tego ping-ponga, nie miałeś szans. Szefie, zapraszam. Nie! Zainstalowali jakiś język naszej korporacji. Albo zostaniesz zabity, za mną. Ej, czy Klapek mi właśnie groził? Możecie go zastrzelić? Ty pod tym kapeluszem no. Ukrywasz jakąś rodzinę. Proszę mnie nie wyzywać. Tak, kawusia! No. Jak ty jesteś ród? Taktycznie jest to skok. No, elegancko, kawa musi być. Co tam ATM, NL-u? O co chodzi? To jest jakiś program do montowania chyba. Dobra, jak tam robota? Mardlax? Robota jest? Chcesz kawusie? Wiesz co chcę? Żebyś mi towarzyszył przy pewnej małej operacji. Chodź, musisz mi pomóc. Co się dzieje? Kto jest martwy? Nie mam pojęcia, Klapek? Ja o kurde, trzy osoby nie żyją. Klapek? Co się stało, Klapek? Ochroniarz nie wytrzymał presji kamer. Uległ wypadkowi. Poczekaj. Czyli sugerujesz, że ochroniarz co zrobił?
Ulew wypadkowy. A tak naprawdę go klapek popchnął, bo widziałem. Klapek? Nieprawda, Mongo, kłamiesz, bo robiłeś kanapkę. Dobra, cicho. Dobra, powiem tak, nic nie robi. Dobra, nie mamy, chciałem powiedzieć, że nasza korporacja, no... musi wymienić okna, więc musimy tutaj tę szybę wypierdzielić, bo okna są już przestarzałe. Dobra, kto się zajmie oknami w takim razie? No właśnie. Marblak, dobra, wyrzucić go! Dobra, Marblak się zajmie oknami, my! Marblak, masz awans, zajmujesz się naprawą okiem, zajmij się tym. Róbcie, proszę pracować tutaj dzielnie. Jak się tutaj, przepraszam bardzo, wyłącza coś takiego jak światło? Nie wiem. Dobra, jak tam ogarnięte tutaj wszystko jest? Róbcie, pracujcie. Dobra, to na to, teraz beko. Tak, proszę tutaj dzielnie pracować. Proszę pracować dzielnie. Jak tam idzie wam robienie kanapeczki? Jest, no. No, będzie przypyszna kanapeczka. No mam nadzieję, co nie? Pyśniutka. No, bo wiecie, bo w firmie, korporacji naszej, jedną z najważniejszych zasad jest też to, żeby się zdrowo odżywiać. Zdrowy posiłek to jeden z najważniejszych elementów tego, jakby, naszej korporacji. Pizzę zamawiałeś? Co? Czy ty powiedziałeś pizza? Tak, a jaka? Trzeba się zdrowo odżywiać! Z ananasem czy bez? Bez ananasa, fuj, ananas jest... No, masz farta. No, bo jakby było z ananasem, to byśmy musieli cię wypierdolić z naszej... Musiałbym biec z korporację ten używać. A Mongo, on cię obraża, weź zapierdol Gabore. Nie, przepraszam, co? Kartą go potnę. To poweź go potnij kartą, nie, może. Ty, weź uważaj z tą kartą, gość. Dobra. Ludzie zabijają w tej firmie. Jedno, ej, musimy, wiecie co? Ja bym się ej, w ogóle... Ej, nikogo zamordowałeś. Ej, biko, zajebałeś. Dobra, wiecie co? Sprawa jest następująca, że musimy znaleźć... Kogoś jeszcze z nami nie ma. O, jest Legion za to. Legion, co tam u ciebie, Buczki? Legion! Ale broda! Co tam robisz? Serwery naprawiałeś, odważny jesteś trochę. Widać, że informatyk! No, widać, że taki brodaty Legion, co nie? Informatyk z wykształcenia. No. Co tam? Serwery sypa. Ej, kurczę, tu jest ciało. Wiesz, jak się... O ty, kurczę! O! Koniec? A nie, przegraliście. Ja mu znowu umarłam pierwszy. O kurwa, tu jest ciało. Faktycznie.